Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reigned King League of Legends Story. Kochani, ostatnio skończyliśmy na bodajże cutscence, że już możemy wypływać, tak więc chyba tu już wszystko zrobiliśmy, chociaż jest jedna receptura zaklęć jeszcze, ale nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Jest gdzieś tu chyba. Aczkolwiek nie wiem, czy ona nie jest zbugowana. Sprawdźmy jeszcze to na szybko i w razie czego jeszcze po nią wrócimy. Ale. Gdzie jest ta recepturka? Jak tą recepturkę mogę zdobyć? W ogóle do czego jest to cudo? Nie mam pojęcia zielonego. Naprawdę nie mam pojęcia zielonego, co tu trzeba zrobić, albo jak to trzeba zrobić. Są niby tutaj te dwa filary, które wydaje mi się, że to są te koksowniki, które podpalaliśmy. Ale naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być przełącznik do tego, o ile w ogóle jakiś tutaj przełącznik jest. Bo jeszcze może być tak, że po prostu go tu nie ma. Więc kochani, jeżeli możecie, to wyjaśnijcie mi, o co z tym chodzi. Ja niestety muszę sobie zacząć robić zapas, ponieważ teraz, no, zbliżają się święta. A ja niestety święta czasu mieć nie będę, żeby nagrywać odcinki. O, i możemy się teraz cofnąć, gdzie chcemy. To też jest spoko. Go tak, mieliśmy bodajże lecieć na Zatokę Bilgewater. Dobrze pamiętam. Jeszcze sprawdźmy. Wróć do Bilgewater i powstrzymaj zniszczonego króla, czyli... Czyli co? Mamy ostatnie już zadanie? Może być tak, jak mówią? Mamy tu jeszcze kilka questów pobocznych. Wolałbym je najpierw zrobić. No ale cóż, dobra. Będziemy to w razie czego nadrabiać na... Będziemy to nadrabiać na streamie, który na pewno jeszcze będzie z tej gierki. W razie czego save'a mam zrobionego, już na tym save'ie nie będę tutaj zapisywał, bo nie wiem, czy będziemy mogli kontynuować rozgrywkę po tym wszystkim. Witam ponownie w Bilgewater, Gangplanku. Moim Bilgewater. Podejrzewam, że to nie o takim powrocie marzyłeś. Fortune, nie jestem już tym człowiekiem, którego statek zatopiłaś lata temu. Nie liczy się duma. Jedynie przeznaczenie. Jeśli mam wrócić w łańcuchach, niech tak będzie. Nadal mam w tym mieście przyjaciół. Już niedługo wrócę na swój tron. Wiesz, co jest twoim problemem, Gangplank? Ci twoi starzy przyjaciele. Większość pracuje teraz dla mnie i bardzo im się to podoba. Ach, Fortune. Oni nie szanują rozjemców. Wszyscy czekają tylko na odpowiedni moment, żeby wbić ci nóż w plecy. Zamknij go, Rafenie. Najlepiej w przeciekającej celi, do której słońce nie dociera. Widzimy się niebawem, Fortune. Oczywiście, na twojej egzekucji. Powinnaś pozwolić mi zabić go teraz. Nikt nie uwierzy, że zdechł, jeśli nie zabije go publicznie. Sama. Ale to musi poczekać. Najpierw Bilgewater musi się uporać ze zniszczonym królem. Udam się do mojego ludu. Być może będą mogli pomóc. No okej, czyli co, rozdzielamy się? Czyżby tak mogło być? Ciekawe. Ciemne chmury rosną na horyzoncie, Illaoi. Niczym Harrowing, ale większe. Okrutniejsze. Choć pomogłaś nam wcześniej, nie zdołałam zatrzymać tego Harrowing. Powstał pradawny król z sercem przepełnionym wściekłością. Więc przybywasz, by prosić mnie o kolejną przysługę. Tak. Posiadamy potężny amulet, który może powstrzymać króla. Ale król go wypaczył. Nie sądzę, byśmy mogli naprawić go tu, w Bilgewater. Tutejszym świątyniom brak sił, by oczyścić tak ogromne zło. Czy mogłabym go zabrać do siedziby buru? Na to nie mogę zezwolić.
Tego rodzaju artefakt mógłby sprowadzić gniew króla także na nasz lud. Bezpieczniej będzie ewakuować Bilgewater, niż je ratować. Wybacz, wielebna, ale znam inne miejsce kultu Nagakaburoscy. Gdy byliśmy w świątyni oczyszczenia, dowiedziałam się o pradawnej kuźni Buru na Wyspach Cienia. Czym jest ta kuźnia? Miejsce o takiej mocy może oczyścić ten amulet. Nie słyszałaś o niej, ponieważ to miejsce jest zakazane. Nasi przodkowie je porzucili. Przyznałaś mi wsparcie zaklinaczy węży, ale ta kuźnia to zbyt wiele? Nie znamy informacji o jej położeniu. To miejsce jest wstrętne na Gakaburosie. Wielebna, odkąd opuściłam Bilgewater, modlę się o kolejną wizję. Ale bogini milczy. Jej nauki, moje dawne założenia, wszystko jest zamglone i dziwne. Ale uważam, że bogini chce, abym się z tym zmierzyła. Abym zapuściła się w zakazane miejsca i wydobyła zapomniane prawdy. Bogini poddaje mnie próbie, a ja będę jej służyć, podejmując trudne decyzje i ufając własnym osądom. Odnajdę tę kuźnię, oczyszczę amulet i usidlę zniszczonego króla. I nie powstrzymają mnie pradawne ostrzeżenia. My dobrze wiemy, gdzie jest ta kuźnia. Doskonale wiemy. Posiadłość Fortune. Dobrze, Rafenie. Twoi ludzie potrzebują czegoś jeszcze? Mamy wszystko, pani kapitan. Załoga rozdziela zapasy. To miasto przetrwało już Harrowing. Uda nam się i drugi raz. Iloi, witamy w komnacie wojennej. Pierwszy raz takiej jestem. I co powiedziała twoja starszyzna? Pomogą nam oczyścić amulet? Nie mogą pomóc. Co? Jak to? W Bilgewater nie ma właściwego miejsca na przeprowadzenie rytuału. Moglibyśmy wykorzystać kuźnię Buru, ale to zabronione. Nie powiedzą mi, gdzie ona jest. Kuźnia, o której czytałaś, jest na Wyspach Cienia? Jak mielibyśmy odnaleźć takie miejsce? Nekrit. On by wiedział. Tak, ten stary duch musi znać każdy cal swojego królestwa. Powinniśmy złożyć mu kolejną wizytę. Ale to zabronione miejsce. Jak bardzo jest zabronione? Tego nie wiem i nie obchodzi mnie to. Nagakaburoscy miłuje zmianę i ruch, więc rzucimy wyzwanie temu pradawnemu ostrzeżeniu. Sprowadzimy ruch do zastałego, zapomnianego miejsca. To dla mnie zaszczyt, by na takiej misji mieć was wszystkich u boku. Przygotujmy się na kolejną wyprawę. Wykujemy broń, którą pokonamy zniszczonego króla. Fortune, dobrze dowodzisz. Zdawało mi się, że nie lubisz kapitanów, przywódców, całej koncepcji. Ludzie z Bilgewater. Nie dopuścisz, żeby oni utonęli. Niektórzy przecięliby linę. Pozwoliliby słabym pójść na dno. Ja nie pozwolę. No to co, wykreślisz mnie może z tej swojej listy? Obyś była na końcu. Jest wiele więcej odpowiedniejszych gardeł między zniszczonym królem a tobą. O, chcesz mnie zabić ostatnią. Jak słodko. To nie jest słodkie. Ale dziękuję, Pike. Ty i ja mamy więcej wspólnego, niż mi się wydawało. Jak już będzie po wszystkim, to może uda nam się jakoś dogadać. Raczej nie. Nadal jesteś kapitan Fortune. Pike jak zwykle rozgadany, biedny, no.
tym samym czasie. Gdzie ona jest? Moja ukochana jest. Jest blisko. Czuję, jak mnie wzywa. Ona na mnie czeka. W Bilgewater. Okej. Dowiedz się od Nekrita, jak oczyścić amulet. To mamy się dowiedzieć, jak oczyścić amulet, czy gdzie jest kuźnia, bo to jest w sumie co innego. Ej, tu coś można zrobić, nie wiem co. Podarty fragment czegoś, co wygląda na schemat budowy pary pistoletów. Na górze zapisano dwa słowa. Dla Sarah. Pozostałej części brak. Podarty fragment schematu Abigail. O, coś mi się wydaje, że my będziemy jednak robić fajne brońki. To chyba właśnie o tych budkach, Jezu, o tych broniach mówiła Budka na streamie, który odbył się w sobotę. Bardzo mnie to interesuje, bo chciałbym zobaczyć, jakie są te bronie. To chyba są te pomarańczowe, legendarne bronie, które myślałem, że uda mi się zrobić za pomocą tego naszego hextechu. Ale chyba jednak nam się to nie uda w tej chwili, tylko musimy zrobić po prostu broń. No dobra. Tylko tak, musimy na pewno wyjść z tego miejsca. Czy tu są gondole gdzieś? Czy są gondolki? Chyba nie. Chyba gondolek tutaj nie ma. Czy coś się zmieniło? Nie, chyba się nic nie zmieniło. Na pewno musimy zejść na dół. Więc tak, udamy się w tej chwili na Wyspy Cienia, by dowiedzieć się dokładnie, czego potrzebujemy na nowe bronie. Jeżeli będziemy mogli wykonać te bronie, to wtedy nie będziemy już ulepszać broni, tylko zaczniemy ulepszać pancerze. No dobra. Gdzie tu dalej przejść? Nie chciałbym wam zbytnio zabierać czasu, więc zobaczę tylko, czy tutaj nie ma przypadkiem gondoli. Są gondole, dobra, luzik. Punkt odpoczynku. Mamy jeszcze kilka rozmów, widziałem. O, porozpiły się przedmioty. Marzę, żeby stać się częścią czegoś wielkiego. Ej, to jest secret. Tylko jeszcze nie wiem czego. Może załaduję się na jakąś łajbę i poszukam tego z załogą. Ale nie lubię, kiedy ktoś mi rozkazuje. Marzę, żeby stać się częścią czegoś wielkiego. No to wszystko, naprawdę? Jest słaby ten secret. Słaby ten sekretik, w ogóle na streamie, który w sumie nie wiem kiedy się odbędzie. Bo teraz idą święta i tak dalej. Może być to dosyć problematyczne. Popatrzcie, czwartek teraz będą święta. Ostatni dzień przed świętami. Piątek są święta. I w piątek myślę, że wleci special, którego jeszcze nie obmyśliłem, ale mam plany. Mam ciekawe plany, a muszę jeszcze posprzątać. Umyć okna dla Jezuska. Jak wiem, że co po niektórzy z was tego nie akceptują. Znaczy w sumie sam nie jestem osobą, która jest zbytnio taka sprzątająca na takie okazje. Przysmak poro epickie. O kurde, dobra, ej, to jest fajne. Omen Randuina. O kurde, tarcza dla Brauma. Zimna stara, ale będzie może mieć inne. Legendarny amulet z gwiezdnego metalu. Jedyny w swoim rodzaju artefakt wykuty z rzadkiego metalu, który podobno spadł z nieba. O, ja cię przyjacielu muszę chyba walnąć muszę cię. Łaj Bozgub. Pajlangi, my Buru potrzebujemy waszej pomocy. Skupiliśmy się na powstrzymaniu nadciągającego Harrowing. Wygląda na to, że zbliżająca się burza oswobodziła dzikiego morskiego potwora, który teraz atakuje statki Buru i Pajlangi. Nasi zaklinacze węży nie są w stanie odpędzić bestii swymi rogami, dlatego potrzebujemy pomocy, by pokonać to straszliwe stworzenie. Bestie widziano ostatnio na otwartych wodach tuż za wybrzeżem Wysp Węży.
Mamy nagrodę dla tego, kto pomoże nam przywrócić spokój na morzu. Za wybrzeżem Wysp Węży. Wysp Węży, gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie tu na pewno. Dobra, idziemy na uroczą damę. Wybrzeża Wyspy Węży. Zapamiętajcie to. Zapamiętajcie to, bo ja zapomnę z nim życie. Wybrzeża Wyspy Węży. Wieczna wyspa. A to my jeszcze tego nie mamy? Tereny łowieckie. Ej, dobra, chodźmy tam, bo w sumie nas tam jeszcze nie było. O kurde, to on! A ja nie mam teamu. Fuck. Nie mam zapisu chyba. O cholera. Ja nie wiedział, że to od razu będzie tak. 71 tysięcy HP. Da fuck! Gdzie tu jest ucieczka? Ej, nie wiem. Kurde, robimy to? On ma 29 poziom. To nie jest jakoś super, hiper większy od nas. Chromatyczne przygotowanie. Nakłada na siebie losowe wzmocnienie chromatycznego przygotowania co turę i przyznaje dodatkowy efekt osłabienia chromatycznej eksplozji. Zostają one usunięte, kiedy morski potwór jest dotknięty osłabieniem tego samego rodzaju. Odporność na ogłuszenia i legendarna szybkość. Zwiększa szybkość o 30%. Dobra, chromatyczne przygotowanie to już czytaliśmy. Chromatyczne uderzenie zadaje umiarkowane obrażenia i usuwa wszystkie osłabienia. Chromatyczna eksplozja dodaje duże obrażenia, nakłada osłabienia zależne od aktywnych przygotowanych wzmocnień. Ma o 10% zwiększoną szansę na trafienie krytyczne za każde nałożone przygotowanie wzmocnienie. Przygotowane wzmocnienie, dobra. Kij w oko, próbuję go. Jak będzie źle, to będzie źle. To się mówi trudno. Damy radę, kurde. Nie takich cwaniaków robiliśmy, nie? Kochani? Dobra, teraz jak mam przypieprzy, to mi trampki spadną. Bursztynowe przygotowanie. Dodaję efekt podpalenia do chromatycznej eksplozji, znika, gdy podpalenie zostanie nałożone na siebie. Czyli tak, musimy dać mu jakimś cudem podpalenie. Tylko, jest taki problem, że my chyba nie mamy nic, co mogłoby go podpalić, prawda? No właśnie. Nie mamy nic, co by mogło go podpalić, przynajmniej na daną chwilę, albo nie pamiętam naszych po prostu umiejk. Klepnięcie, masz. Ja cię klepnę, to zobaczysz. Załatwić ich. Dowoli. 5 koła? What the fuck? Nieco mi ciąży. Dobra, najmocniejsza podka, jaką mamy. Nie mamy. O kurde. Dobra. Nie wiem, czy to jest sens, tak szczerze powiedziawszy. No bo nie wyhilujemy go tymi podkami. Dobra, będziemy go respić. Będziemy dziada respić, dobra. Wiem, że to trochę oszustwo. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Masz po gębie. Jadł garbaty. Jak oni by dostali takim hitem, to by się złożyli jak normalnie domek z kart. Jedynie co to Braum może go delikatnie odpychać, bo no, to może być fajne, ale nic więcej. Zasłużyliście sobie. O, podpalenie go wpadło. I krwawienie. Spowolnienie. Ktoś miał spowolnienie. Dodatkowa tura wróg. Wiatr cię pomści. To trochę było niesprawiedliwe. Ale sprawiedliwym też nie będzie to, co teraz zrobię. Siema, Braum. Wracaj do walki. Tylko tak, problem jest teraz taki, że lunetka strzeli, on ma zajebistą prędkość. I do piachu. Jak on nam się odwinie, to na drodze trampki spadną. Krytyk chyba, tak? I dodatkowa tura, no kurde, ile ty masz tych dodatkowych tur? Chyba mamy nowy wakat. Ale to jest komiczne. To jest kurde komiczne.
Dobra, niech Matu atakuje, bo on ma fajne kryty. MF-ka w sumie też ma fajne kryty, no ale... Trzeba jakoś to pogodzić. Najgorsze jest to, że Braum w ogóle nie zaatakuje. Ty już możesz tego użyć? Możesz tego użyć. Tylko obawiam się, że ty tego nie użyjesz. Czekałem na to. No i kolejna tura, prawda, dla pana? No właśnie. Dobrze, ale Braum obrywa, to nie jest problem. To naprawdę... Właśnie, potrącimy ci to z wypłaty. Braum, wstawaj. Ty się non-stop dzisiaj obijasz. O! Braum! W końcu! Dzień dobry panu! Może go teraz w końcu spowolnimy, co? A dupa tam, nie spowolnimy go. Dajmy mu tamta. Teraz ja mam dodatkową turę, cwaniaczku. Dobra, spróbuj przynajmniej. Wiem, że ci się to nie uda, ale spróbuj. Ja nawet nie patrzę, jak on ma tam przygotowania, bo my nie powinniśmy w ogóle tutaj być. Odepnęliśmy dziada. Dobra, MF-ka. Ty masz kanoniadę. No, można użyć tego, można. To kapitan Fortune. Masło zaraz użyje czego innego. Serio, jak my to wygramy, to będzie... Łach, ale krytów wpadło. To było piękne. I tak nic nie użyjemy. A jeszcze go popaliliśmy i zakrwawiliśmy. Braum przeżył, o kurde. Braum przeżył tą akcję. Ej, może i wygramy? Może nam się uda. Ile ty będziesz miał? Mi to bardziej o tarczę. Dalej, no zdychaj już. Zdążylibyśmy, ale... Problem jest taki, iż... To i tak nam nic nie pomoże. Więc jedyne, co możemy zrobić, naprawdę go odepchnąć. No to niby tarczka wpadnie jeszcze 1100. No może i by to pomogło. Ale tak bez rewelacji bym powiedział. Wal go na pyrkę. Dalej, powiemy. Bo kurde, on sobie cały czas usuwa efekty. To mnie tak boli. Dobra, klepnij go jeszcze mocno. To jest spoko sposób, żeby się tak respimy. Jednak te potki, które my tak non stop tutaj braliśmy, naprawdę się przydają. Dobra, znów nie super umiejętność. Daj mu tamta. I kurde, no ty nawet nie masz jak. Naprawdę nie masz jak. Choćbyś chciał, to nie masz jak. Masło, czy ty znów możesz użyć tego? Możesz. Będę gotów. Dobra, 5800. Wynocha. Tylko to tak nic nie dało. 5 koła, dobra, nie dałaby ta tarczka nic. Ta tarczka by nic nie dała. Braum, dawaj, nie ma obijania się. To, że mu ten taunt nie zostaje. O, ale dobra, użyję go. No to MFK, no, znów musisz to samo zrobić. Ja wiem, że to masz mało many. Zacznijmy imprezę. Wal go mocno. Ej, co tu się dzieje? Anuluj. Ej, kurde, zbreakowało się coś. O, dobra, działa.
Tamtuj, Bram, tamtuj. Raczej nie dasz rady go depnąć, prawda? Czy dasz? Dasz rady. To dla ciebie. Co zaatakuje? Jeszcze jeden atak będzie miał. Zbyt łatwo. Nie prowokuj go, Yasuo, nie prowokuj. Dobra, ile tam było? 60 punktów przeładowania. No ale już chyba nie będzie lepszej sytuacji niż teraz. Zobaczymy, za ile masku zada. O. No, tak bez rewelacji bym powiedział, Yasuo. Ale przynajmniej nakładasz podpalenie i krwawienie, które właśnie teraz znika. A jednak nie znikło. Ile jeden? 100? Jaki ty masz? On jeszcze omija tą tarczkę. Kurde. Zatrucia. Dodaje efekt przeszycia. Dodaje efekt magicznego przeszycia. Spowolnienia. No czemu tam było jeden? Halo, gro. I nie wiem, czemu tak mało. Nie wiem, czemu tak MF-ka bardzo mało zadała. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, MF-ka jeszcze będzie atakować, więc Braum ma... O, chociaż kurde, może Braum jeszcze wtedy zaatakuje. Udałoby się. Nie uda to się, prawda? Się uda. Kurde, nie uda się, ale lipa. Zostaje nam tylko nadzieja, że jednak zaatakuje znów Brauma. Nie liczę na to, że ktoś to przeżyje z nich. Dobra, ale jest Braum. Trochę nie rozumiem czasem tych turów. No ma dodatkową turę, no i co, nic nie robi? To trochę jest dziwne. Więcej, więcej! Braum, użyj sobie potki many. Ale to sobie dzisiaj mięsko armatnie. Ty, tylko za 2600 to nie jest dużo. Chciałem, że mocniej dostanie. Dobra, krepnięty. Yasuo. 1700. No dobra, niech będą te krytyki. Zemsta! Ła! To Power Cut nie jest prawdziwy Ultimate Yasuo. Nie najgorzej. 18 koła. Mało zostało. Jeszcze Braum ze 3 razy po pysku dostanie i będzie git. Jeszcze ze 3 razy i będzie git. Dobra. Ucz go. IMF-ka dawaj. No, i pobrał mnie raz. To był błąd. Znów respimy Brauma. Dla legendarnego itemka jestem w stanie to robić. Powiedzcie mi, że to jest bug, a ja powiem, że to jest sposób na wygraną. To jest dla mnie sposób na wygraną. I pik po pysku. Ale tak wydaje mi się, że walka z tamtymi golemami była cięższa, to znacznie. No, MF-ka, nie popisałaś się teraz. Nie popisałaś się. O, żyje Braum jeszcze, świetnie. Ty już możesz użyć tego, nie możesz użyć tego, prawda? Dobra. Nakładaj mu krwawienie.
Klepnięcie już ma. Znów atakuje, no i Brauna. Braun, bye bye. No z pewnością. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. No musimy go zrespić. Drugi raz już był. No możemy go trochę przesunąć? Nie, nie przesuniemy go. Nie ma takiej opcji. Nie podnosiłbym się. Kolejne wzmocnienie. Kurde, ile on już ma tych wzmocnień. Nie rozumiem, dlaczego czasem wbija mu ta dodatkowa tura, a czemu nie. To jest naprawdę dziwne. Tak się walczy! To jest mega dziwne. Dobra, MF-ka walisz teraz znów naszym spelem pięknym, kochanym, bo to by już zaczyna many brakować powoli. Trzeci raz Braum leży. Dobra, walnijmy tym. Zmierz się z nawałnicą. Teraz łamiapka powinna zaatakować. 7,5 koła. Wow! Udało się, zabito. Why bo zguby. Mamy go. I Braun wstaje. O kurde. Rękojeść noksańskiego miecza. Rękojeść ceremonialnego miecza wzięta z bitwy na pamiątkę. I dusza z głębin. Wyrwana z trucha morskiego potwora, który dotknął głębin. To zupełnie czarna kula zdaje się przemawiać do Pajka. Wesoły Roger. Potężna tarcza wykonana z kadłuba legendarnego okrętu, który z łatwością przedziera się przez zastępy wrogów. Dobra. To już są tylko składniki alchemiczne. 2600 expam. To jest sporo. Wszyscy zaawansowali na 27 poziomy. I punkty ulepszeń dla każdego. Dobra, kochani. To stworzenie zeszło do czeluści i przyniosło coś ze sobą. Przyniosło coś ze sobą? Z czeluści? Dusza. Z głębin. Dusza zabójcy. Bromowi się to nie podoba. Ten mrok jest niepokojący. Niepokojące, ale potężne. Druga czy pierwsza? Dobra, kochani, ale my się już będziemy żegnać. Będziemy się żegnać. Jest 33 minut nagrania. Trochę zbreakowana walka, ale tak się udało. No, idziemy zaraz po legendarny naszyjnik, ale to już w następnym odcinku, więc kochani, ja wiem, że ja czasem mówię o tej mojej formułce, że tam pamiętajcie o subskrypcjach i tak dalej, i czasem mówię o ocenie kanału. Chodzi mi o ocenę filmu, zawsze, tylko. Czy kanał też możecie ocenić jak najbardziej. Aczkolwiek, dobra, kochani, znów moja formułka, czyli dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się. Hey, hey.